Reporterka TVN24 zarzuciła Przemysławowi Czarnkowi, że w programie Villa Plus rozdaje nieruchomości swoim, czyli zwolennikom i członkom elit pisowskich. Nie ma takiego programu Villa Plus, państwo sobie myśliście, państwo sobie zarzucają. Jak pan nazywa ten plus? To jest program wsparcia. Program rozdawnictwa. Przemysław Czarnek w odpowiedzi użył potrójnie zaskakującej argumentacji. Przeznacza pan 5 milionów dla Fundacji Polska Wielki Projekt. W zarządzie tej fundacji są ludzie z Prawa i Sprawiedliwości. W innych organizacjach, które dostały gigantyczne pieniądze na nieruchomości, również są osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. W zarządach wielu organizacji są ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, bo nie wiem, czy pani wie, ale mniej więcej około 11 milionów ludzi w każdych wyborach głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwsze, minister pomylił się w kompromitujący sposób. Najlepszy wynik w wyborach PiS uzyskał w 2019 roku, ale głosowało na niego tylko 8 milionów 52 tysiące osób. W poprzednich 5 wyborach poparcie partii Kaczyńskiego wahało się od 1 miliona do niecałych 6 milionów. Żadna arytmetyka nie zrobi z tego 11 milionów ludzi. Po drugie, odpowiedź jest zupełnie nie na temat, bo zarzut nie dotyczył przecież faworyzowania zwykłych członków PiS. To są ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością. Tylko pisowskich elit, czyli klasycznej korupcji politycznej. I po trzecie, argument o poparciu wyborczym miałby chyba oznaczać, że większość, a zwłaszcza taka duża większość, ma szczególnie dużo praw w porównaniu z mniejszością. Tymczasem w demokracji należy wręcz odwrotnie pilnować, żeby większość nie wykorzystywała swojej pozycji kosztem mniejszości. Taką funkcję kontrolną sprawują w demokracji sądy i media. I może dlatego minister Czarnek tak ich nie lubi. Musimy pamiętać o skromności, która nas wszystkich obowiązuje. Dobre, rzetelne materiały. Tworzymy je dzięki wsparciu czytelników i czytelniczek. Przekaż 1,5% swojego podatku na OKO.press.